Cześć, witajcie. Ja nazywam się Bonkol, a to jest Szkolna The Game i dostałem od jednego z widzów informację, że jest trailer, którego już sobie zobaczyliśmy, do całkowicie innej gry niż tamta, bo ja już nagrywałem takie pierwsze wrażenia z dema gry, które są robione przez jednego młodego człowieka, takiej platformówki, którą pewnie kojarzycie. Ona się nazywa Zew Choroszczy. I tamta gra nadal jest tworzona, natomiast to jest inna gra. To jest przez inną osobę robiona, Szkolna The Game, robiona przez pana Mikołaja, grafiki pani Natalia robi i to jest jakaś bijatyka. Dobra, odpalamy na live'ie. Siema, Polsko kurwo. Okej, jakby co, to ja nie odpowiadam za te słowa, co tutaj będą, więc zobaczymy, ile to... Jak to będzie wyglądało? Dobra, i teraz tak, w ogóle grafiki wyglądają bardzo uroczo. Okej. Okay. Aha, bijemy. Dobra, i teraz tak, widać kononiczowi Big Cojones. Dobra, dobra, i to jest majorek na start. On skacze, sterowanie jest dosyć nieintuicyjne, bo na HJK się tutaj steruje. Na spacji nie ma nic. Dobra, jest mleko. Jak mleko... Ja jestem mlecznym człowiekiem. Mleko lubię. Dobra, więc na I się podnosi, dobra. I ciosy to są... H to jest... Hand, ręka, tak? A, H i J to są ręce po prostu. Lewa, prawa ręka. Dobra, i teraz idziemy dalej. O kurde, jaka reklamówka. Ale oni są okropnie straszni. Major nawąchany. Tak, to jest nowy Tekken, nie? Na razie nie jest źle, to jest takim bitem. No, przypominają mi się takie gry jak Battletoads, może graliście, albo Double Dragon. To jest właśnie to. Dobra, co tu jest dalej? A, i gra w ogóle działa w czym? Działa w przeglądarce. To macie tutaj nazwę, jak można w nią zagrać. Turbo Mixer 17.ichi.io / szkolna -game. I nie trzeba nic ściągać, to jest zaleta duża. Chodź ze mną do walki! Sławojka, kto to jest? No to jak Sławojka, to Meksyk, Meksyk! Ja jestem mlecznym człowiekiem. Dobra, bierzemy Sławojka. Meksykano! A ciekawe, ile razy będzie walczył, pewnie dwa razy, bo za pierwszym się nie nagra. Dobra, okej. Okay. Pokaż. Ja się nie boję cię tak jak major! Dobra, wykopiemy go. Little Fighter, dokładnie. Ale Meksyk cały czas tam krąży. Okej. Okay. No dobra. Zauważcie, że w ogóle Konon ma taką specjalną umiejętność, że nie dość, że bije się z kimś wprost od niego, to może też tyłem uderzyć tą prawą ręką. Patrzcie, tak. Patrzy się do przodu, ale tam jednak... O, jednak tam uderzy, jednak uderzy. Moim zdaniem jest to specjalna właściwość tego swetra geometrycznego. Prawdopodobnie zaleta. Ja się nie boję cię tak jak major. O, ale dwóch Meksyków jest w ogóle. Co jest? Okej. Okay. Ty, no bardzo dużo Meksyków tu przyszło. Dobra, to są te majorki. Oj, tu jest coraz więcej ich. O, w głowie się kręci. No ciężka sprawa. Pokaż. Mamy jedno HP mi spadło. Dobra. Oni są ciekawie zaprogramowani, że zachodzą nas od tyłu. To jest taki ciekawy sposób. Czy ty katolik? No dobrze, idziemy dalej. Zobaczymy. O kurde! Euborodo. Ja jestem mlecznym człowiekiem. Mleko lubię. Dobra, Jan Euborodo. O kurde, on jest mocny, z butelki wali. Dobra. Ej, chyba jest patyk, można złapać patyk. Dobra, mamy patyk. Bo to jest jego ulubiona broń. Albo tym łeb. O nie, w głowie się zakręciło. Mamy jeszcze jedno życie chyba, tak? O kurde, ale mocne są te ciosy! Świętej pamięci Jan! Ja nie wiedziałem, że on jest taki mocny zawodnik. Dobra.
Idziemy. Czy można zasejwować w... Jan Rodo, kolejny. Ale, no to widzicie, on kijaszkiem od razu tutaj zarządzi. Konon taki jest, że przytemperuje cię, jak kiedyś nauczyciele w szkole. Linijką po pułapach, o, cyk. On już przytemperował, tak? Faj, ty, ty katolik? Dobra, rzuć... A, bo ja można... Ja jestem mlecznym człowiekiem. Mleko lubię. Albo ty. Dobra. Zobaczymy, jak daleko zajdziemy w tym demie. Bo na razie jest duża powtarzalność. Na razie jest trzech. Wiadomo, że to też ta gra nie może być jakoś super rozwinięta na razie. Skoro to jest demo, to chłop pewnie dopiero pracuje i... A, wiecie, jak to jest. Ci ludzie to... Ja wam powiem tyle. Gdyby ci wszyscy ludzie, którzy robią te rzeczy związane ze szkolną, robili takie rzeczy na zarobek, to by byli bardzo bogaci artyści. Oni wolą zrobić animacje jakieś. Albo tym łeb ci zjeje. Przeróbki albo jakieś, które wyglądają naprawdę na tyle zajebiście. Jakieś piosenki. Gdyby oni się tym zajęli zawodowo, to wielu z nich by było bardzo potężnych, jeśli chodzi o życie artystyczne. Ale to chyba na tym polega właśnie, że oni to robią for fun. Dobra. Bardzo mało HP mamy. Tak, Major z reklamów... Barney idzie! O nie, Barney idzie z Warszawy! O, dobra, Barney, okej, okay. Tego się nie spodziewałem. Dla fanów uniwersum to są niezłe niespodzianki, bo naprawdę są podobni. Bardzo dobrze są namalowani. Pani Natalia, która malowała te... grafiki. No, postarała się mocno odwzorować tutaj klimacik choroszczański. Pełna choroszcz. Choroszcz pełną gębą. Wypierdalaj. Barney się odezwał. Dobra. O! Dobra, ja z przyjemnością. Obiję kurwa ryja i to nagram. No, powiem wam, że jest nieźle. Dobra, jakie mają punkty? A to jest fajne, że jest taka... Wypierdalaj stąd, kurwa. W sioku jebany. Twoje aktualne miejsce 48. W tej grze 1200. Ty, niezłe to. Dawaj, jeszcze raz muszę spróbować. Musimy jeszcze raz spróbować. To nie będziemy tyle tracić. Escape? Tylko escape nie działa, muszę wam powiedzieć. Jakby no nie ma escape. Nie, znaczy... A, okej, okay, dobra. I tak, tutaj są moc... Okej. Okay. To dziwnie działa, bo tego paska nie widać. To jest do zmiany. Okej. Okay. Dobra, nie wiem, opcje. Wybierz enter, spacja. Ty, no nie wiem. Jak to zrobić? Chwila, dobra, to odświeżę jeszcze raz. Okej, okay, ona się ładuje. Na Unity jest w ogóle zrobione. Dobra, to jeszcze raz odpalmy. Siema, Polsko, kurwo. Dobra, idziemy. Skok, przedmiot. Mhm. Okej. Okay. Mleczko zostawimy na później. Dobra. Dobrze, jest spoko. Możemy iść dalej? Dobra, weźmiemy sobie... Ja jestem mlecznym człowiekiem. Mleko lubię. Dobra, idziemy dalej. Aha, właśnie. Czekaj, jak wślizg? Co wy gadacie? Jakiś wślizg jest? Aha, z wyskoku, dobra. Fight! Albo tym łeb ci zjeje. Dobra. Albo tym. Meksyk, chodź! O! Dobra. No, Meksyk, dawaj, dawaj. Nie bój się. DD wślizg?
Ło! Podziel mi tą rękawiczkę! Okej. Siu! Czy ty katolik? Dobra. Czy Konon udzielił praw? Ale jakich praw, stary? Jak Konona przerabiają w piosenkach, w filmach, zarabiają na nim i ty się pytasz, czy ktoś namalował se Konona, stary, czy udzielił praw? No, nie udzielił, tak jak nie udzielił do nich żadnych innych rzeczy, no. Ja jestem mlecznym człowiekiem. Mleko lubię. Ja się nie boję cię tak jak major. No. Jan Rodo. Moc specjalna. Powiem wam tak. Jan Łoś wygląda jak żywy. Ja jestem mlecznym człowiekiem. Mleko lubię. No. To ma podwójne znaczenie akurat. Jest Gieremek? Nie. Nie wiem. Czy ty katolik? Dobra. Ja jestem mlecznym człowiekiem. Mleko powiem wam, że wciąga ta gra, bo to jest takie... Trzeba się... O! O, proszę, jakie combo. Up, siup, dup. Ciu, ciu. Wezmę patyk. Czy ty katolik? Czy ty katolik? No właśnie. O, będziesz się kręci. Wiedział, czy bocian wszedł, czy nie. Światło zgaśnie, kurwa, i tyle. Podziel mi tą rękawiczkę! Co? No, dawaj, dawaj, dawaj! Aaaa! Ale ciężka ta gra, ci powiem, kurde. W sioku jebany. No, można chyba abusować w ogóle to cały czas. Aj, padł. Nie, powiem wam, masakra, ciężka ta gra, spróbujcie sobie, spróbujcie. I będziesz wiedział, czy bocian wszedł, czy nie. Światło zgaśnie, kurwa, i tyle. Tobie z przyjemnością. Obiję, kurwa, ryja i to nagram. No nic, no, powiem wam tak, zawsze jak ktoś tworzy takie rzeczy, to mi się tak w głowie rodzi... Obiję, kurwa, ryja i to nagram. Zawsze rodzą mi się takie pytania. Kurde, jakby ten człowiek wziął, mając prawa wszystkie do takich rzeczy, czyli do grafik, czyli do wizerunku i tak dalej, mógłby to zrobić, mógłby to zmonetyzować, ale na tym polega piękno tego całego popieprzonego uniwersum, a raczej tych ludzi, którzy oglądają te, można powiedzieć, no, te treści, że dużo z nich, można powiedzieć, marnuje swój potencjał i swój talent na właśnie robienie czegoś takiego z zajawki.
Czyli mogliby se swoje grafiki porobić, swoją grę na Steamie nawet ją umiejscowić. No wiadomo, gdyby nie były tych wizerunków, ale z drugiej strony, gdyby nie było tych wizerunków, to może ludzie by się o tej grze nie dowiedzieli, nie byłaby taka intrygująca, taka zabawna i tak dalej, nie? Więc no nic, to jest druga gra, którą poznałem, że jest jakby w tym uniwersum. Pierwsza to był Zew Choroszczy. A tutaj mamy Szkolna The Game. Chociaż mi się wydaje, że Szkolna The Game jest słabą nazwą. Warto by było pomyśleć nad inną nazwą, żeby ona nawiązywała może do bijatyki. Nie, że Szkolna The Game, tylko właśnie... Może być coś ze szkolną w nazwie, ale... Żeby nawiązywała do tego, w jaki sposób jest prowadzona rozgrywka, nie? Dobra, tyle. Przetestowałem. Pozdro.